Witam was bardzo serdecznie, przed wami kameradowic, to jest kolejny odcinek Rzeczy AirPods CU. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego materiału. A my budujemy dzisiaj bagażem. A my sobie budujemy i budujemy jeszcze raz powiem, że budujemy. Tu będzie odbiór bagażu przez pasażerów. Jest on poza strefą bezpieczną, będzie się znajdował. Strefa bezpieczna na lotnisku, widzę, ściana kończy się razem ze ścianą tego. Więc moi najprości pasażerowie mieli dwie drogi wyjścia z tego. Albo sobie pójdą tędy. No sobie pójdą tędy. Jasna logika, ani tych chodników nie będą widzieli, bo to jest pod ziemią. No to jak mogą siebie widzieć? Więc raczej nie powinni przechodzić pomiędzy jednym chodnikiem a drugim. Więc tu zrobimy coś. Nie, to tu jest całkowicie niepotrzebne. Coś takiego. Coś takiego. I coś. Takiego. Coś takiego mam, żeby to szło do góry teraz. No najlepiej, żeby to było coś takiego. Żeby to było coś takiego. Wyjście ze strefy nagażowej do wyjścia z lotniska. I żeby było coś takiego, jakby jednak chcieli sobie z strefy nagażowej wyjść ten. I czy my możemy przeciwników coś mówić? Nie. Góra. Nie no, tutaj też góry nie może być, bo będzie szło na terminal. A, nie można budować na tym podłożu, super. No cóż, drodzy państwo, budujemy jeszcze terminal. W drugim poziomie był jeszcze więcej zmian.
Dobra, ewentualnie to coś takiego. Jejku. Bez tego. To też jest ewidentnie za dużo tej ściany. Dobra, i teraz. Ale go. Co idzie w górę? Tak. I zrobimy wiecie dwa. Tak. 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 Póki co dwa. Ja jeszcze nie wiem, co będziesz otoczył, bo... Ale się robimy. Coś takiego. I to tam będzie szło sobie w górę. No będzie tak. Dobrze, i mamy już coś bardziej logicznego. Bardziej wiecie, rozplanowanego. Jakby się ktoś pytał, co będzie się znajdować tutaj. No mianowicie. To będzie coś takiego jak... Zatoczka... bagażowa. I to musi być przy tym umiejscowiona droga. Będzie wykonane coś takiego. Tutaj tej ściany. I tej ściany jej nie będzie. One są całkowicie niepotrzebne. Weź tam i rozmontuj tam. Okej. Powiedział ktoś pod ziemią. No, tej ściany nie potrzeba. No, może się trochę ziemia zawali, no ale coś tam ściany nie potrzeba. O, chyba za dużo. Się to mnie jeszcze interesuje. A to między sobą. Remont. Bo tu nie będzie. To będzie jednak inaczej musiało być. No i infrastruktura się zawiodła.
Będzie droga. Aha, i możemy jej coś zrobić, to trzeba. Tu idzie droga, tu idzie. Tu idzie coś tadzieją. Tu idzie coś tadzieją. I... jest na tym wyższym poziomie, tam. Z tym bagażem też to jest w końcu. A, z tej strony nie musi być dojazdu, więc jeszcze inaczej. Nie, to jest chyba. Co to ma być? To też jednak ma być. To też ma być. I... trzeba będzie zrobić coś z ziemią, co będzie miało jak ten bagaż przewozić. I no na górę z tym nie pójdę, i no muszę iść w dół. Czyli tam do tamtej. I tutaj tego nie zrobię na tym. No i wiesz, chłopcy, że coś tam nie wiem. No i wiesz, chłopcy, coś tam nie wiem. Zeszło coś takiego. To będą tylko dojść z tego właśnie. Więc no cóż, zaczynamy od pierwszego remontu. No nie będzie szło w tamtą stronę na pewno. To będzie szło również tak o fundament. Tej ściany tam nie będzie. I czemu, jak to nie będzie działać? Dobra, i to w górę sobie idzie tam, a my. Tym weźmy ciągiem pieszczamy sobie 5 5 5. A czemu mamy z tą stronę? Dlaczego ja to zrobimy? Tak jakby to oni tam mieli zrzucać ten bagaż. Nie od tej strony. A nie, a idźmy. Tymi 3 ciągnęli, co ja to żym narobię.
No dobrze, to tu ma wjeżdżać. No w górę. I w górę. No dobrze. I teraz, gdzie są te moje? Tam. Będzie osobna też. Tak, i że to będzie miało w przyszłości dać im tam te taśmy. Już z tym zawczasów nie coś to dzieje, a przynajmniej powinniśmy. Na wyburzeniu. Ale powiem wam, że będzie to zacne. Nie opóźnij mi go. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie opóźnij. Aż ten nam się radzi. Dobra, i tu mamy sprawę taką, że to naszym tam wyburzyli, bo oni sami tam chwinęli. Nie, to tu osobiście nie będzie potrzebne, ale nie chcę już zostanie, jak już zostało wybudowane. Nie chcę już będzie, mi to tam nie przeszkadzam, bagaże dalej. Dobrze, to mamy dojście potem, to oczywiście jeszcze jest fundament taki ciągnięty, ale z wejściami. Teraz tu będą ładowane, a tu będą... Więc robimy coś takiego. I to już ten fundament. Na dole przygotujemy trochę na innym pracą już. Na więcej też ciągów. I w sumie też, wiecie jak to zrobimy? Pyk, pyk, pyk. Ale się usunąłem wszystkie wloty. A pamiętam, na co komu do tych ścian? Jak to będą same taśmy ciągi szły? Może to tu jedno mogę wyjątkowo dostać. I robimy to. Którą to tu w końcu miałeś na stronę tam w dół. Czyli to z tej strony będzie tam zjeżdżać. Dobrze. I coś samo tu, coś samo jak mi tutaj tej ściany nie będzie. W takim razie tego wtedy też nie będzie. Kurczę, wiem, że mnie już nie słychać, bo już
Późna godzina się odrobiła, ja już ciszej czuć wiatr. O, no coś ta cień, no dokładnie. Tutaj tu idą dwa taśmociągi w tą stronę. Tu dosłownie, gdzie jest ta krateczka. Mogą iść dwa taśmociągi w górę. To będą szły dwa taśmociągi w dół. Nie, jeden już tam będzie szedł. Dobrze. Tego nie. I w bagażu. I tak. I tak. No i w sumie odbiór bagażu mamy załatwione. A co ja muszę zrobić, żeby móc wyłączyć? W sumie odbiór, jako odbiór, mogę włączyć już. Jakby, no już niektóre loty, żeby lepiej zarabiać. O, już to się tu zrobiło. O, pozwolenie na duże samoloty. Automatyzacja. Suci nasiemny. Niedobór mamy. Pojazdy. Więcej obsługi na ziemi. Bagażowa. No z 10 by trzeba było dać ich zakupić. Tak mi się wydaje. To jest ostatnie co zrobimy. Otwórz. Połączymy rampę. Okej. Teraz jest coś, na co zrobię zapis, na czym będziemy kończyć ten odcinek. Dzisiaj jesteśmy o 200 tysięcy na plus. Usługa obsługi bagażu. I o to jest pytanie, jak to teraz będzie wyglądać. Ale to już mi się umowa skończy.
Cogí. No super. Dobrze. Zrobimy na razie nasze lotnisko, jednak nie obsługuję. Obsługiwa garażu. Niestety. No w sumie. Tam to będzie na te większe samoloty, uznaj. No, jeden idzie, drugi nie idzie. No i dobrze. Drodzy Państwo, w tym odcinku robiliśmy odbiór bagażu. Ja się z wami będę żegnał. Do zobaczenia w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.